coraz więcej firm, które chcą się rozwijać, inwestuje w aktywa niematerialne, takie jak marka, relacje z klientami czy kultura organizacyjna. Jestem przekonany, że każda firma, która sprzedaje coś na swoim rynku i konkuruje, musi oferować też wartość, nie może być najtańsza. Najtańszy wypada z rynku, dlatego że nie ma pieniędzy na kolejne inwestycje. Astor powstał 26 lat temu. Dziś jest w Polsce jednym z głównych graczy oferujących zaawansowane rozwiązania technologiczne, służące podnoszeniu efektywności w przemyśle. Wbrew pozorom na tym wysoce specjalistycznym rynku, jakość i niezawodność oferowanych produktów to nie jedyne kryteria, jakimi kierują się klienci. Wielką wartością firmy jest kultura organizacyjna, ludzie i sposób, w jaki się komunikują między sobą i z klientami. Przekazywanie wiedzy klientowi stanowi wartość dla klienta, za którą potem możemy odpowiednio to wycenić i jest to trwały, najważniejszy fundament działalności każdej firmy. Dopóki w firmie pracowało kilka osób, wspólne ustalenie wartości oraz zasad współpracy nie było trudne. Jednak kiedy Astor rozrósł się do 100-osobowej organizacji mającej oddziały w całej Polsce, wyzwaniem stało się takie zarządzanie zespołem, aby również nowi pracownicy rozumieli i identyfikowali się z kulturą organizacyjną firmy. Cel był zatem następujący. Przekuć ideę kultury organizacyjnej na codzienne działania w firmie, standardy pracy, procesy i rozwiązania systemowe. To miało pomóc stworzyć silny i zmotywowany zespół pracowników. Punktem wyjścia było nazwanie kluczowych dla firmy Astor wartości, którymi są uczciwość, słuchanie klientów i siebie nawzajem, zaufanie oraz wiedza i rozwój. Na początku działalności firmy były to niepisane zasady. Z czasem pojawiła się konieczność nadania im sformalizowanego kształtu. Tak powstała m.in. Deklaracja Polityki Personalnej Astor, będąca namacalnym wyrazem kultury organizacyjnej. Mówimy tam, co jako firma oferujemy naszym pracownikom, czego od nich oczekujemy, jakie wartości cenimy, czego nie akceptujemy, za co nagradzamy, ale również podejmujemy bardzo trudny temat, z kim się rozstajemy. Deklaracja Polityki Personalnej jest w firmie swego rodzaju drogowskazem. Otrzymuje ją każdy nowo zatrudniony pracownik. Do niej sięga też w sytuacjach, kiedy dochodzi do sporów lub konfliktów. Aby zapisane w niej zasady były zgodne z tym, co rzeczywiście jest ważne dla członków zespołu, w pracę nad dokumentem zaangażowano samych pracowników. Deklaracja jest z jednej strony wyrazem wartości wyznawanych przez organizację, z drugiej stała się podstawą do opracowania kolejnych systemów i procesów związanych z zarządzaniem zespołem, takich jak system celów i kompetencji, system ocen pracowników czy kanon szkoleń. Średnia stażu pracy w firmie to aż 8,5 roku. Z badań satysfakcji przeprowadzanych wśród członków zespołu Astor wynika, że ponad 90% pracowników jest zadowolonych z pracy i identyfikuje się z firmą. Jestem bardzo zadowolona z pracy w firmie. Mamy tutaj super relacje. Lubię tą dynamikę, którą tutaj mamy. I ta dynamika to oznacza, że ciągle się coś dzieje wewnętrznie, firma się ciągle zmienia, tak, idzie do przodu, dużo się dzieje. Jednak aby mówić o tym, czy działania wspierające rozwój kultury organizacyjnej przynoszą efekty w wymiarze rynkowym, warto porównać swoje wyniki z innymi. Właśnie dlatego w 2013 roku Astor zdecydował się wziąć udział w badaniu Great Place to Work. Rezultat? W kategorii organizacji zatrudniających do 500 pracowników firma zajęła trzecie miejsce w Polsce, zaraz po Microsoft i SAS Institute.